Bo Francuzi mają takie bardzo malownicze wyrażenie: kłamać jak wyrywacz zębów. Mentir comme un arracheur de dents. Bo wyrywacz zębów, czyli de facto w odległych czasach dentysta, uprawiał swój może dość i archaiczny proceder uwalniania pacjenta, czy może raczej cierpiennika czy męczennika od bolącego zęba w miejscach publicznych, czyli na placach jak może ten przed katedrą Notre Dame, czy na jarmarkach, targowiskach. No i dokonywał tego w dość prowizorycznych warunkach i przy użyciu co najmniej siermiężnego sprzętu. No i przede wszystkim siejących grozę narzędzi. Gdybyśmy tak puścili wodze wyobraźni, to pewnie niejednemu włos zjeżyłby się na głowie. No i tak ten jarmarczny dentysta, czy może bardziej obwoźny wyrywacz zębów, miał w zanadrzu jedno niezawodne narzędzie. No może tak nie do końca niezawodne, bo gdyby było tak niezawodne, nie pojawiłoby się to wyrażenie. Ale to narzędzie było widocznie bardzo przekonujące. Czyli po prostu łgał jak znud, czy może raczej z francuska łgał jak wyrywacz zębów. Że nie będzie bolało, że pójdzie jak spłatka, szybko, bezboleśnie. A jakbyście popatrzyli na stare ryciny czy stare płótna, na którym upamiętniono taki fakt, wydarzenie wyrywania komuś zębu. Mina delikwenta mówi sama za siebie, nie było ani szybko, ani bezboleśnie. Szczęśliwie tamte czasy minęły, pozostało tylko wyrażenie kłamać jak wyrywacz zębów. Mentir comme un arracheur de dents.